Witam Państwa, Kamil Klimczak. To kolejny komentarz narodowy. Dzisiaj zastanowimy się, kto i co jest największym zagrożeniem dla Unii Europejskiej, a przynajmniej tak, jak twierdzą eurokraci. Zapraszam Państwa. Nawiązuję oczywiście do słów Ursuli von der Leyen, która jest szefową Komisji Europejskiej i właśnie występowała na kongresie Europejskiej Partii Ludowej, czyli tej partii rzekomo chadeckiej. Chadecja to, przypomnę Państwu, jest chrześcijańska demokracja, a tam i z chrześcijaństwem słabo, a z demokracją to jeszcze gorzej. Więc proszę Państwa, no mogliby trochę nazwę zmienić. No ludowa to trochę bardziej w krajach zachodnich, jakby partia ludowa znaczy trochę co innego. Nam się jednak to z tą demokracją ludową chyba kojarzy. Więc no można powiedzieć, że poniekąd adekwatne, ale tylko kiedy uznamy, że jest to gra słów. I proszę Państwa, pani Ursula von der Leyen stwierdziła, że nasz pokój i zjednoczona Europa są poddawane presji jak nigdy dotąd przez populistów, nacjonalistów i demagogów, przez skrajną prawicę i skrajną lewicę i wymieniła, że to takie partie jak AfD. Zjednoczenie Narodowe, czyli partia Marine Le Pen, jakby ktoś nie wiedział, i Konfederacje. Nazwy mogą się różnić, ale cel mają wspólny. Chcą podeptać nasze wartości i zniszczyć naszą Europę. Europejska Partia Ludowa nigdy się na to nie zgodzi. No to proszę Państwa, zanim o odpowiedzi, no to ja muszę powiedzieć, że tak, waszą Europę chcą zniszczyć, ja też należę do tych, którzy waszą Europę chcą zniszczyć, natomiast ta Europa nie ma nic wspólnego z ponad 2000-letnią tradycją europejską, historyczną, kulturową, religijną i tak dalej. Religijną może trochę młodszą, bo to raptem 2000 lat chrześcijaństwa, ale wizja Europy lansowanej przez Unię Europejską, gdzie proszę Państwa, może to jest ważna rzecz i to jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć, żebyśmy skończyli z tym paradygmatem Unia Europejska równa się Europa. Proszę Państwa, my w Europie jesteśmy, bo byliśmy w niej zawsze, kulturowo, politycznie, geograficznie. Tak samo jak w Europie pozostają państwa nienależące do Unii, jak Szwajcaria, która walczy o swoją tożsamość, jak Norwegia, która niestety upada, czy też no, takie państwa, no już może mniejsze państwa, takie mikropaństwa, ale które nadal do Unii jednak nie należą. Państwo Watykańskie, Republika San Marino pozostają w Europie, mimo że do Unii Europejskiej nie należą, proszę Państwa, no, żeby daleko nie szukać, również taka Serbia na przykład, nie należąc do Unii Europejskiej, pozostaje w Europie. Więc, no, drodzy Państwo, jest naprawdę wiele państw europejskich, które w Unii Europejskiej nie są, a mają się dobrze. No lepiej lub gorzej, ale pozostają w tej Europie. No proszę Państwa, Wielka Brytania, żeby daleko nie szukać. Też oczywiście są tam przerzuty nowotworowe, ale nie zmienia to faktu, że ona w Europie pozostaje, nawet jeśli jest poza Unią Europejską. No cóż, Szanowni Państwo, idźmy dalej. No i powiedzmy, że tutaj zareagował na te słowa Krzysztof Bosak, który na przykład przypomniał o Zielonym Ładzie. Nawet, proszę Państwa, odezwał się nie kto inny jak Przemysław Wipler. No ja myślałem, że Wipler się zmartwi i będzie zaprzeczał temu, że Konfederacja chce niszczyć Europę, że będzie mówił, no ale my przecież jesteśmy proeuropejscy, my nie mówimy o polexicie,
że uważam, że głosowanie przeciwko akcesji Polski do Unii to był błąd, bo przecież złożył taką leninowską samokrytykę, no ale okazało się, że nawet Przemysław Wipler się cieszy, bo stwierdził, że czas na wywrócenie nie tylko Zielonego Ładu, ale też polityki energetycznej, przemysłowej i migracyjnej. No, proszę Państwa, ciekawe, ciekawe. No, ale proszę Państwa, myślę, że tak, że to jest całkiem możliwe, że ten Parlament Europejski będzie najbardziej eurosceptyczny, mimo swoich, powiedzmy sobie szczerze, bardzo ograniczonych kompetencji, mimo tego, że tak naprawdę to właśnie Komisja, czy tak naprawdę państwa, te największe państwa członkowskie swoją wolę narzucają krajom mniejszym, innym państwom członkowskim. No i tutaj, proszę Państwa, no inaczej być nie chce i być nie może. Więc, Szanowni Państwo, no nie zmienia to faktu, że rzeczywiście ten obecny Parlament Europejski może być jednym z najbardziej eurosceptycznych w historii i może rzeczywiście jakoś ten układ sił zmienić. Natomiast ja osobiście uważam, że tak naprawdę to zagrożeniem dla Unii Europejskiej w Polsce jest Janusz Korwin-Mikke, jest Konfederacja Korony Polskiej, ale czy reszta Konfederacji, to ja już nie wiem, bo proszę Państwa, nawet Ruch Narodowy zapomniał o swoim dokumencie programowym sprzed lat kilku, w którym propagował polexit. Polexit oczywiście nie natychmiast i nie narympał polexit przygotowany, ale to, proszę Państwa, powinien być cel tych, którzy chcą zniszczyć Europę eurokratów, którzy chcą zniszczyć Europę lewacką, którzy chcą przywrócić prawdziwą Europę chrześcijańską, Europę, powiedzmy też szczerze, złożoną z narodów etnicznie tutaj zamieszkujących, w sensie historycznym, nie Europę kolorową multikulti, Europę bez imigrantów, bez multikulturalizmu. Natomiast no, to obawiam się, że w momencie, kiedy tworzą się partie, które chcą wejść za wszelką cenę do mainstreamu, no to daleko po prostu to nie zajedzie. No cóż, proszę Państwa, ja uważam, że no, pani von der Leyen, to, że o tym mówi, to moim zdaniem może być pewnego rodzaju sygnał, że rzeczywiście eurokraci czują się zagrożeni. No bo jeśli już płoną opony i inne rzeczy pod, bezpośrednio pod siedzibą Komisji Europejskiej, no to, cytując klasyka, wiedz, że coś się dzieje. Szanowni Państwo, myślę, że żyjemy naprawdę w ciekawych czasach. No, tylko ja uważam, że ten strach wcale się nie skończy tym, że oni w jakiejkolwiek materii skapitulują. Nie, 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 nie. Absolutnie. Co do tego jestem przekonany, że absolutnie tak nie będzie. Myślę, że reakcją eurokratów no to będzie coś takiego, co widzieliśmy w tym tygodniu w Warszawie, czyli po prostu pacyfikacja niepokornych. I tutaj żadne ułazanie przekazu nic nie pomoże. I to weźmy sobie do serca. Ale widać, że rzeczywiście zaniepokojenie jest. Można powiedzieć nawet, że pewnego rodzaju przerażenie i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, niech się boją. Niech się boją i mam nadzieję, że zobaczymy i polskich, prawdziwych uniosceptyków, bo proszę Państwa,
To nie jest tak, że jest się eurosceptykiem czy euroentuzjastą. To uniosceptycy są euroentuzjastami, bo oni chcą prawdziwej, starej, dobrej Europy, a nie tej Europy, którą nam serwuje dzisiaj Bruksela. Nie myślałem, że będę namiętnie cytował Janusza Korwin-Mikkego, ale to powiem na koniec tego komentarza. Poza tym sądzę, że Unia Europejska powinna zostać zniszczona. Dziękuję Państwu, do zobaczenia.